Witajcie rodacy, zapraszam was do jednej z pierwszych w Polsce recenzji o grze The Whispered World. Produkcję tą stworzyło niemieckie studio Deadlick Entertainment, które również m.in. zrobiło grę pod tytułem A New Beginning. Obie te gry są przygodówkami, no niestety ta druga z nich jeszcze nie ma w Polsce wydawcy, no ale wróćmy do naszego The Whispered World. Gra ta, jak nie trudno zauważyć, jest typową przygodówką typu point and click, osadzonej w baśniowej konwencji fantasy. Wcielamy się w niej w Sadwicka, młodego chłopaka, który jest klaunem w cyrkowej rodzinie. Sadwick wraz z familią jeździ po całym świecie, by ciężko zarabiać pieniądze. Jednak od kilku dni nasz potomek miewa koszmary nocne, a ostatni z nich zmusza nas do tego, byśmy opuścili naszą rodzinę i wyruszyli w własną podróż w celu ustalenia, no co te sny mogą dla nas oznaczać. I mniej więcej tak zaczyna się fabuła gry, a możecie mi wierzyć, że im dalej, tym bardziej wciąga. W końcu, no to przygodówka, tutaj nacisk przede wszystkim jest położony na historię i przedstawienie scenariusza w jak najlepszy dla odbiorcy sposób. A tak jak w każdej przygodówce, spotykamy na swojej drodze masę NPC-ów. Tutaj przede wszystkim wypadałoby wymienić Spota, no czyli gąsienicę, która będzie towarzyszyć nam do samego końca rozgrywki. Spotkamy wyrocznie o imieniu Shana, które jest półwężem, chciwego szefa, który ma wytwórnię pereł. Nawet pogadamy z dwoma kamieniami o imieniu Ralph i Ingo, którzy ku mojemu zdziwieniu no, zostali bardzo fajnie przedstawieni, pomimo tego, że są dwoma głazami. Kucharza, który ukrywa się w zbroi, agenta kolejowego i tak mógłbym długo wam przedstawiać wszystkich, których spotkamy w naszej wędrówce. What was the recipe again? Can't you remember anything at all? You need something from the air, something out of the ground, something from the water and something from yourself. Wszystkich zapamiętamy, a to dlatego, że każdy, z którym porozmawiamy, został przedstawiony w unikalny sposób. Wszyscy mają różne poglądy, inaczej podchodzą do życia, różnią się stylem, no czy sposobem, w jaki z nami rozmawiają. Dodatkowo wszystkie dialogi zostały bardzo dobrze napisane, no i z przyjemnością się je czyta, już nawet chyba nie muszę wspominać o tym, że znajdziemy tutaj taki mały, wyrafinowany humor. A, czyli ogólnie w kwestii postaci pobocznych nie ma się absolutnie do czego przyczepić, bo tak powinna wyglądać każda przygodówka. Całość oczywiście utrzymana jest w klasycznym, starym stylu, więc i technologia rozgrywki szczególnie się nie zmieniła. Sterujemy głównie za pomocą myszki, a mamy trzy możliwości wejścia w interakcji z obiektami. Możemy porozmawiać, obserwować, czy wykonać jakieś działanie na danym obiekcie. Dodatkowo, jak pamiętacie, mówiłem o Spocie, który zawsze będzie nam towarzyszył. Otóż jemu również możemy wydawać polecenia. Nasza gąsienica jednak jest niezwykła, bo może przybierać różne kształty. No i w zależności od sytuacji musimy odpowiedniego Spota wykorzystać, co czasami naprawdę do najprostszych czynności nie należy, no i wtedy przydaje się sposób, że klikamy na wszystko i wszędzie, aż się uda. No właśnie, zagadki w The Whispered World są dość wymagające. Tutaj trzeba użyć głowy, a nawet to czasami nie pomaga, no bo ja nieraz się zaciąłem i musiałem skorzystać z solucji. Jednak w dużej większości zadania, które musimy wykonać, są logicznie przemyślane, no więc fani łamigłówek będą zadowoleni. O prawie audiowizualnej chyba nic nie muszę mówić. Sami widzicie, ręcznie rysowana grafika nadaje fajny, staromodny klimat. Dodatkowo jest pełna detali i dopiero jak przystaniemy i wpatrzymy się w każdy szczegół, zobaczymy ich ogrom. Muzyka w tle, która czasami przygrywa, również jest odpowiednio dobrana, no więc fani przygodówek będą naprawdę usatysfakcjonowani pod tym względem. Podsumowując, The Whispered World oferuje nam ładną dwuwymiarową grafikę, bardzo przyjemną fabułę, o której na pewno szybko nie zapomnimy, postacie i dialogi, które są przesiąknięte humorem, a na dokładkę autorzy dają nam wyrafinowane, niekiedy dość skomplikowane zagadki. Dodatkowo gra jest kinowo spolszczona, a wykonanie polonizacji stoi na naprawdę przyzwoitym poziomie, więc tutaj plus dla Seed Interactive się należy. Więc cóż to więcej mogę dodać? Jako fan przygodówek powiem, że przy tej produkcji naprawdę miło spędziłem czas. I jeżeli wy lubicie takie klimaty, no to również powinniście rozważyć wydanie kilku groszy na tą produkcję, a na pewno nie pożałujecie. No i dotrwaliśmy ponownie do końca odcinka. Teraz chyba nawet nie muszę was pytać, co chcecie w następnym odcinku zobaczyć, prawda?
Każdy ma teraz w głowie Mafię 2. Tak więc pozdrawiam i do usłyszenia.